jednak przyszliście i za to wam serdecznie dziękuję. Dziękuję pani dyrektor, pani Ewie Biały za wszystko, za przygotowanie, za zaproszenie mnie. Dziękuję pani tutaj za oprawę muzyczną. Dziękuję paniom z obsługi technicznej, nazwijmy to, za to wszystko, co tutaj zrobiły, bo naprawdę, proszę państwa, jestem pod takim wrażeniem, że klękajcie narody. No. Jak tu wszedłem, to nie wiedziałem, czy ja czasami po jakiś Louvre się nie załapałem, tylko że w modernistycznym wydaniu. Naprawdę jest mi miło, że państwo raczyliście dzisiaj przyjść. Postaram się mówić krótko, ale węzłowato i nie przedłużać swojego wywodu. Proszę państwa, chciałbym jeszcze tutaj z tego miejsca podziękować tym wszystkim, którzy się przyczynili do tej książeczki, o której tutaj pani dyrektor była łaskawa wspomnieć. Są to pani Marta Wybiórska i jej mąż, z którymi współpracowaliśmy nad tą książeczką. I naprawdę muszę przyznać, że czapki z głów nad profesjonalizmem i no i po prostu wszystko, co najlepsze mogę o nim powiedzieć. Zygmuntowi Łukasiewiczowi dziękuję również, bo konsultowałem się, jeżeli chodzi o sprawy wojskowe, dużo tam jest spraw wojskowych. Ja ze swojego doświadczenia nie miałem tyle doświadczenia, co mój sąsiad, który służył dość długo w obronie przeciwrakietowej. Dużośmy na ten temat rozmawiali. Chciałbym podziękować obecnemu tutaj. Oczywiście Zygmunt nie mógł być ze względu na stan zdrowia. No jest po prostu, jak nieraz się tak zdarzy, że człowiek zapadnie na ciężką chorobę i zmaga się z nią od jakiegoś czasu. Chciałbym podziękować tutaj obecnemu Mirkowi Biszczakowi, sąsiadowi mojemu, z którym współpracujemy na bieżąco przy wszystkich moich książeczkach, które wydaję. I naprawdę od niego przyjmuję słowa krytyki, że Grzełczułka to przez samochasie pisze, bo jakoś mi inaczej wychodzi. Także ja mu także dziękuję. Dziękuję mojej żonie pierwszej i jak na razie jedynej Lipiance z importu spod Zamościa, która tu biegła te nasze lipski śmietankowiec, będąc chora, ale mam nadzieję, że państwo stąd pójdziecie bez tej choroby. Proszę państwa, pozwólcie, że nie będę męczył was nadmiarem swojej smukłości i przybiorę bardziej taką pozę, która będzie mogła maskować pewne moje niedomagania fizyczne i postaram się mówić. Pani dyrektor, mogę mówić do tego? Oczywiście, ja też. Z tej strony się nie korzystaj.